Każdy kolejny miesiąc przynosi kolejne rekordy. Tym razem po raz pierwszy w historii lotniska Katowice-Pyrzowice udało się obsłużyć ponad 750 tysięcy podróżnych. Lipiec był też rekordowy z innego powodu. W niedzielę 16 lipca ustanowiony został nowy dobowy rekord liczby obsłużonych. To prawie 29,5 tysiąca podróżnych. Magda Sincewicz. Mimo że wakacje wciąż trwają, a i do końca roku zostało jeszcze sporo czasu, włodarze pyrzowickiego lotniska już mają powody do dumy. Lipiec 2023 roku był najlepszym miesiącem w historii pyrzowickiego lotniska. Obsłużyliśmy 756 tysięcy pasażerów i pobity został wynik z lipca 2018 roku, kiedy to z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 694 tysiące podróżnych. A tych wciąż przybywa. Prognozy przewidują, że ten rok w ogóle będzie rekordowy i obsłużonych zostanie około 5 400 000 pasażerów. Ci wiedzą, dlaczego warto wybrać akurat ten środek transportu. Koszty są podobne do kosztów transportu samochodem czy autokarem. Na pewno jest krótszy czas, a infrastruktura w Katowicach się na tyle poprawiła, że wolimy to lotnisko od Krakowa czy Warszawy. Pasjonaci podniebnych podróży wybierają zarówno kierunki rodzime, jak i te poza Polską, bez względu na to, czy to wakacje, czy dzień powszedni. Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, no to wakacje tradycyjnie. Antalya, kierunki egipskie, kierunki bułgarskie, kierunki greckie, one są w czołówce, no ale latamy też w ruchu regularnym, bo Pyrzowice to nie tylko czartery, to także trasy obsługiwane przez przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych. No to tutaj w czołówce, jeśli chodzi o lipiec, to mamy Dortmund, Londyn Stansted, Londyn Luton. Bardzo chętnie latamy także do Warszawy, do Frankfurtu, więc jest to bardzo dobry rok dla pyrzowickiego lotniska. Jaki będzie kolejny? Zarządcy Katowice Airport spodziewają się, że po raz pierwszy w historii portu przekroczona zostanie liczba 6 milionów pasażerów. To całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę zdanie podróżnych. Szybciej, taniej, na pewno ładniejsze widoki, także to mnie najbardziej zachęca do podróży samolotem. A tych, którzy o nie dbają i pilotują, tego typu opinie zapewne zachęcają do tego, by widoki na przyszłość były jeszcze lepsze niż te w lipcu.